my mamy takie szybkie pytanie. Zapach świąt to jaki zapach? Zapach pierników. Zapach pierników? Choinki. Orzechów. Orzechów. A w kuchni tak najbardziej czym pachnie? Bigosu. Grzyby, bar. Grzyby, bigos, unoszący się taki aromat. Kiedy rozpoczynacie przygotowania do świąt w waszych domach? Kiedy zaczynacie gotować, wchodzicie do kuchni i słychać i czuć już tylko taki świąteczny nastrój i ten świąteczny zapach? Kiedy? Ile dni przed Wigilią powinno rozpocząć się przygotowania, aby ze wszystkim zdążyć? Zależy co, bo jeżeli piernik dojrzewający, to już w listopadzie. Już w listopadzie dojrzewa? A ta kapusta i ten bigos i te grzyby, to kiedy, to kiedy? Kilka dni przed świętami. Czyli jeżeli w tym roku Wigilię mamy w sobotę, to powinniśmy zacząć w... Już tak koło poniedziałku. No i kolejne piękne stoisko przed nami, stoisko zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. To jest jedyna szkoła w Polsce, a być może nawet w Europie, która kształci w kierunku pszczelarskim. No i dzisiaj prezentują nie tylko miody, ale również ręczne wyroby z wosku. A miód powinien nam się kojarzyć ze świętami, bo możemy go wykorzystać do czego? Do czego na święta możemy wykorzystać miód? Myślę, że najlepszym dodatkiem będzie do pierników jak najbardziej, do bigosu, do napojów rozgrzewających. No i do czego się tylko chce. Można też jeść sam miód. Można jeść sam. Mój syn uwielbia, jak Kubuś Puchatek bierze sobie taki słoik i ten miód zajada. A wigilijny, świąteczny, bożonarodzeniowy stół można również udekorować taką piękną, woskową, prawdziwą świecą. Bardzo dziękujemy, no i zapraszamy do tego, aby korzystać z tych lokalnych produktów. Kolejne stoisko koło gospodyń wiejskich Bychawczanki z Bychawki pierwszej. I do pani mamy pytanie trudne, tak myślę, ale na pewno sobie pani z nim świetnie poradzi. Która wigilijna bądź bożonarodzeniowa świąteczna potrawa wymaga najwięcej pracy? Przy czym trzeba się tak najwięcej napracować? Przy uszkach. Przy uszkach. Dlatego, że są takie małe i ciężko jest je zlepić, czy... Trzeba przygotować farsz, ciasto, potem je trzeba zlepić, ugotować, więc wydaje mi się, że najwięcej czasu to wymaga. Czy ma pani jakiś swój rekord w robieniu uszek? Ile uszek przygotowuje pani na Wigilię? Liczy pani je? Liczę. 150, 200. W Boże Narodzenie jeszcze można jakieś uszko złapać, czy już ich nie ma? Można złapać w Boże Narodzenie jeszcze i w Szczepana. Minimum, proszę państwa, minimum 150 uszek należy przygotować na Wigilię na ile osób? Na 12. Na 12, czyli tak około 10 z małym hakiem uszek na osobę. I to jest dobra proporcja. Bardzo dziękujemy. Pani Lena z koła gospodyń wiejskich z Woli Dużej przyjechała ze swoimi ręcznymi wyrobami. To są głównie robótki takie ręczne, bo cały czas bazujemy na materiale, bo pani z zawodu jest krawcową. Tak, tak, oczywiście. No mam też i wyroby na szydełku, które bardzo lubię robić, ale no większość właśnie szyte na maszynie. Także takie typowo domowe rzeczy, które są potrzebne na każdym kroku. Fartuszki, obrusiki. I to te wszystkie rzeczy są doskonałymi prezentami dla bliskich wam osób, które można u pani Leny kupić dzisiaj u nas w Beceku, albo po prostu się z panią Leną skontaktować, pewnie też można to kupić. A ja mam takie wigilijne pytanie do pani, bo Wigilia już za niespełna tydzień. 12 potraw, które co roku pani przygotowuje na Wigilię to i liczymy. Barszczuszkami, pierogi z kapustą, kluski z makiem, barszcz z suszu. Takie kompot suszu, takie racuszki drożdżowe, co jeszcze, bigos na pewno, znaczy bigos, kapusta z grzybami, jejku, już teraz, nie pamiętam. Tak, śledź, ryba po grecku, 9. Kluski z makiem? Mówiłam, chyba tak? Nie, kluski, tak, to kluski z makiem jeszcze. I co jeszcze? Groch taki z suszem, z kompotem suszu. To kiedyś moja babcia robiła. I coś jeszcze. I ta 12. No właśnie. A ziemniaki z cebulką, z olejem lnianym. I do tego może być śledzik jeszcze taki. I to też pysznie. Zazwyczaj te ziemniaki właśnie z bigosem, z tą kapustą, z grzybkiem. To takie danie łączone.
No więc jakbyście Państwo potrzebowali pomysłu na tych 12 dań, to już jest. Dziękujemy bardzo. A my jesteśmy na kolejnym stoisku koło gospodyń i gospodarzy wiejskich z Wandzina, które też przybyło na dzisiejszy jarmark z rękodziełem, które wykonywali. Ale my nie o rękodzieło będziemy pytać, bo rękodzieło można przyjść, zobaczyć i to, co się podoba, oczywiście kupić. Jeżeli nawet nie dziś, to pewnie można się z Państwem jakoś skontaktować i też te rzeczy nabyć. Ale ja chciałem zapytać, jaka wigilijna potrawa sen z powiek Wam spędza? Czyli co wymaga największego zaangażowania, przygotowania, najwięcej czasu, pracy, serca do tego, aby wszystkim gościom wigilijnym smakowało? Jaka to potrawa? Kapusta z grochem i z grzybami. Najwięcej czasu na kapustę? Tak, ponieważ osobno trzeba ugotować grzyby, które bardzo długo się gotują, osobno groch i osobno kapustę, a potem to wszystko zmieszać i doprawić, żeby było bardzo smaczne. Domownikom smakowało. Czy pani podziela to zdanie, czy pani ma jakąś inną potrawę na tapecie? Ja uważam, że są to łóżka, pierogi z kapustą, z grzybami. Ja uważam, że tutaj najwięcej czasu trzeba poświęcić. Ale stopień trudności, no ciasto na pierogi, to myślę, że każda gospodyni w okolicy, z Bychawi okolic, to ma po prostu w małym palcu. To jak ciasto zrobić, to każdy wie, ale farsz. A czy jest jakiś sekretny składnik dobrego farszu do uszek, do pierogów? Ma pani coś takiego, jakiegoś asa w rękawie? Nie, no raczej chyba nie, po prostu grzyby, kapusta, no i przyprawy do tego, przyprawić do smaku. Raczej nie mam takich, żeby jakieś takie były po prostu, jakieś takie... Ale pani Ewa, ma jakiś tajny składnik? Cebulkę zasmażaną z olejem tłoczonym, rzepakowym, takim świeżo tłoczonym. Jest pyszne wtedy. Ja już tu wcześniej zadawałem takie pytanie o to, jaki zapach kojarzy się najbardziej ze świętami. I dla mnie właśnie święta bez oleju rzepakowego to nie są święta. To jest ten zapach, to te wszystkie wigilijne potrawy powinny z tym olejem po prostu ociekać. Ja dodaję go do wszystkiego. Bardzo dziękujemy. No i my jesteśmy z panią Bogumiłą Foc, która zajmuje się rękodziełem. Ale nie o rękodzieło, pani Bogusiu, będziemy pytać, tylko o tradycje wigilijne. Jaka tradycja dzisiaj jest może tak gdzieś pomijana, zapominana, co kiedyś się gdzieś przy wigilijnym stole działo albo miało miejsce, może się coś znajdowało wyjątkowego, coś, czego... z czym dzisiaj może na co dzień już tak jakoś tak po prostu zapomnieliśmy o tym. Tak, wydaje mi się, że będąc dzieckiem pamiętam, że w niektórych domach, u mnie tego nie było, przynosili rodzice słomę do domu, ścielali na podłodze i po wigilii, po wieczerzy wigilijnej dzieci w tej słomie bawiły się, tarzały. To był taki zwyczaj. No co tam jeszcze? Już w niektórych domach też zapomina się o sianku pod obrus. Też to jakoś tak zanika, ta tradycja, ten zwyczaj. Co tam jeszcze? Czyli mamy dwie tradycje, o których zapominamy. No ja o tym sianku i dzieciach w nim się tarzających to słyszę po raz pierwszy. Mam nadzieję, że u Państwa sianko pod obrusem na wigilijnym stole się znajduje i ta tradycja jest i będzie jeszcze przez długie lata kultywowana. A my jesteśmy z lokalnymi producentami wyrobów mlecznych i tymi pysznymi, wspaniałymi serami, które też czasami jadam na śniadanie. Ja mam pytanie, do jakich dań na Wigilię można te sery zastosować? To bardzo trudne pytanie. Dyskę serów można serwować, bo to klienci biorą. Na Wigilię. A czy jest jakaś wigilijna potrawa, która z serem w ogóle nam się kojarzy? No, chyba nie. Chyba nie ma, ale w Boże Narodzenie to już można poszaleć. W Boże Narodzenie można poszaleć, szczególnie sernik z rykotty. No, deska serów, do sałatek. Mleko do wszelkich wyrobów cukierniczo-piekarniczych. Tak, mleko też, maślanka, serwatkę też ludzie biorą. No i masło takie. A to masło to jest tak ręcznie robione? Tak. Tak. To takie masło i takie pyszne rzeczy możecie Państwo na leśniczówce ile kupić? Leśniczówka 22, sklepik.
Leśniczówka 22, sklepik. Dobry adres, proszę zapamiętać. A my jesteśmy na kolejnym stoisku, tym razem zespół Sołectw-Sąg i Podkowiaki oraz Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa. Członkowie się napracowali, przygotowali pierogi z grzybami i kapustą. Pierogi z grzybami i kapustą i z kapustą i grzybami, one też mają pewne różnice, ale żeby się dowiedzieć, jakie to różnice, to trzeba tu przyjść i po prostu ich spróbować. Są pierniczki z imionami, to jest fantastyczny pomysł na prezent, bo na przykład można kupić pierniczki dla Sławka, dla Grzesia, dla Amelki, dla Zosi, dla Matyldy, dla Sylwka, to też można na Sylwestra wykorzystać. Także pomysłów na prezenty jest bardzo dużo, ale my dzisiaj zapytamy o najtrudniejszą potrawę wigilijną waszym zdaniem w przygotowaniu. No, wszystkie są proste, ale nie lubię robić potraw z maku. No nie lubię tego robić, nie lubię maku i nie lubię tego robić. Czyli makowca nie ma? Nie. Makowiec, no bywa, ale no niechętnie to robię. To może zapytamy o to, jak przygotować dobre pierniczki. Jak zrobić dobre pierniczki, żeby one nie były za twarde i za miękkie. Bo takie idealne to są z zewnątrz twarde, w środku miękkie i te takie są, bo już próbowałem. Kto robił, niech powie i niech zdradzi swój tajemny sekret. Pierniczki, no stary musi być ten piernik, że tak powiem, długo dojrzewać i wtedy jest najlepszy. No piernik musi być twardy, no i tyle, no. Prawdziwy, no i z naturalnych składników. Miód pyszny jakiś, najlepiej wielokwiatowy, bo to taki trochę jak z lata, nie? No i korzenne przyprawy. A członkowie zespołu zaśpiewają fragment utworu, który później będziemy wszyscy wspólnie tutaj też jeszcze śpiewać. Tak? Pani Danusia obiecała, że zaśpiewają. To ja dam mikrofon i zaśpiewają. Jedną zwrotkę przynajmniej. Góry gwiazda Jezusowi w obłoku, Józef z Marią asystują przy boku. Hejże ino dyny dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hejże ino dyny dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. I tu muszę zapytać bardzo konkretnie, bo panie reprezentują dzisiaj... Klub Zmiany Nawyków Żywieniowych. Czy Wigilia może być zdrowa? Oczywiście, można nawet nie przytyć święta. Można nie przytyć święta, czyli zrealizować to noworoczne postanowienie i poprawić swoją sylwetkę. I klub do tego zachęca i na pewno zaprasza, nie tylko od nowego roku, ale przez cały czas. Ale ja mam pytanie, co wyjątkowego można przygotować na święta, co będzie zdrowe, a nie do końca może my mamy taką wiedzę, że to się na święta nadaje. O, bo panie mają tu różne takie fajne rzeczy i pewnie nam coś zaproponują. Na przykład mogą być to takie kulki mocy, to jest mleko kokosowe plus wiórki kokosowe i to do lodówki później składamy. Co jeszcze może być ten piernik z fasoli, to też preferujemy takie odżywianie. Dania bez mąki i cukru, mało kalorii, dużo energii. Bez laktozy. Super, dziękuję bardzo. A ja chciałem panią zapytać o zapomniane świąteczne bożonarodzeniowe tradycje, bo myślę, że pani może coś nam na ten temat powiedzieć. Czego dzisiaj nie robimy, a w przeszłości nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie z okazji świąt robili, przygotowywali? No nie bardzo tak mogę pomyśleć, czego my nie robiliśmy. Mi się wydaje, że w moim domu jest tradycja zachowana, taka jak kiedyś była. Nie, no ubieramy choinkę, dzielimy się opłatkiem, jest 12 dań. W moim domu nie było jakichś kultywowanych żadnych takich, no tam jakichś, nie wiem, że tam pieniądza czy łyżki nie trzeba było odkładać. To nie było tego kultywowane. A wiem, że takie zwyczaje były, że
W niektórych domach nie odkładało się łyżki, dopóki wszyscy nie zjedli, żeby było szczęście, zdrowie. Myło się ręce na przykład w pieniądzach, do wody wrzucało się pieniądze, żeby było szczęście. Tam były niektórzy, że tam w jakichś potrawach były ukrywane na przykład pieprz w ziarkach. Jak ktoś go znalazł, to też było, że będzie szczęśliwy rok. No u mnie takich nie było kultywowanych, tylko takie proste, sianko, szopka, choinka, no i dzielenie się opłatkiem, życzenia, śpiewanie kolęd, nie z radia, tylko samemu. Dziękuję. A my robimy dzisiaj w Bychawskim Centrum Kultury pierniczki, ozdabiamy, no i jest z nami Filip, przyjechał z mamą i z tatą. Filip, powiedz, z czym najbardziej kojarzą ci się święta? Z piernikami. Z piernikami, a pieczesz w domu pierniki? No. Dużo? Tak. Tata ci pomaga? Mama. Mama ci pomaga. A powiedz mi, o czym marzysz w Wigilię? O piernikach. A myślałem, że coś powiesz mi o prezentach. No oczywiście. A co w tym roku chciałbyś pod choinką znaleźć? Łuk nerw. Co, co? Nerw. Nerw, łuk. Duży jest? No w miarę. Służy do strzelania? No jakże. I mamy, Filip, jeszcze jedno pytanie. Twoja ulubiona wigilijna potrawa? Pierniczki. A na przykład barszczyk z uszkami, albo kapusta, bigos, karp. Bardziej karp. Bardziej karp. Okej. Okay. Zosiu, a ja mam do ciebie takie pytanie. Jaki zapach kojarzy ci się ze świętami? Zapach czego? Karpia. Zapach karpia. Takiego smażonego. Rzeczywiście, karp jak się smaży, to go bardzo czuć. A czy jakie jest twoje ulubione świąteczne danie wigilijne, ulubiona potrawa? Karp. Karp. No to już będziemy dzisiaj wszyscy puszczać karpiki.